Bytomscy przedsiębiorcy wzajemnie się wspierają. Po wprowadzeniu częściowego lockdownu i ponownym zamknięciu lokali gastronomicznych w naszym mieście ruszyła akcja Beauty dla Gastro. Bierze w niej udział salon Pretty You oraz cztery lokale: Villa Viena, Bistro Krauza, Avocado Art Bistro i w Lufcie. Klient przychodzący do lokalu gastronomicznego kupuje sobie zestaw powyżej kwoty 20 zł, otrzymuje na miejscu kupon rabatowy -15% na wszystkie usługi u nas dostępne. Przedsiębiorcy w Bytomiu nie są jednak zostawieni sami sobie. Tak jak wiosną, z pomocą dla nich ruszyło także miasto. Do podstawowej formy pomocy należy zwolnienie całkowite lub częściowe z opłat czynszowych za wynajem miejskich lokali. Rozwojowi czy podtrzymaniu działalności gospodarczej mogą służyć również zwolnienia z opłat podatkowych oraz opłat administracyjnych, na przykład za zajęcie pasa drogowego. Bonifikaty czy zwolnienia z opłat to nie wszystko, na co mogą liczyć bytomscy przedsiębiorcy. Bieżąco reagujemy na różnego rodzaju wnioski i prośby o stosowne udogodnienia wobec przedsiębiorców, więc tak będziemy działać przez najbliższy czas, a myślę, że razem poradzimy sobie i przejdziemy przez ten trudny okres. Przedsiębiorcy pomoc znajdą także tu, w Powiatowym Urzędzie Pracy, który realizuje działania w ramach tarczy antykryzysowej. Działania realizowane przez Urząd Pracy skupiają się na dofinansowaniu wynagrodzeń pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych oraz kościelnych osób prawnych, jak również dofinansowaniu kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla podmiotów niezatrudniających pracowników oraz najpopularniejsza z tych form wsparcia, czyli bezzwrotne pożyczki dla mikroprzedsiębiorców. Od początku pandemii na wszystkie te formy wsparcia dla przedsiębiorców Bytomski Urząd Pracy wydał ponad 42 miliony złotych. Patrząc na bilans ilości działalności gospodarczych zarejestrowanych w CIDG w stosunku do ilości tych, które zostały wykreślone lub zawieszone, możemy powiedzieć, że na dzień dzisiejszy bytomskim przedsiębiorcom udało się przetrwać. I oby ten bilans zmieniał się tylko na plus.